Dzień dobry, szanowni państwo. Wszystko gra już po raz 34. Dziś druga część odcinka pod tytułem Muzyka ciszy. No i jak łatwo się domyślić, tytuł tych dwóch odcinków nawiązuje bezpośrednio do nazwy projektu Mariusz Bogdanowicz Quintet Silence, do którego jakiś czas temu zostałem zaproszony. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i olbrzymia przyjemność móc wydobywać dźwięki na jednej scenie z tak znakomitymi muzykami jak Mariusz Bogdanowicz, kontrabasista, wykładowca, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Piotr Schmidt, trębacz, Sebastian Frankiewicz, perkusista i Michał Iwanek, piano, instrumenty klawiszowe. Nazwa tego projektu, szanowni państwo, ma słowo silence i właśnie o to chodzi, że założeniem jest wykonywanie spokojnych, klimatycznych utworów i właściwie, kiedy gramy koncerty, większość materiału właśnie jest utrzymana w takich klimatach, ale czasem nawet ta cisza taka staje się troszkę bardziej energetyczna, szczególnie jeśli na scenę dołączy jeszcze znakomity gitarzysta Krzysztof Puma-Piasecki, który gra na gitarze elektrycznej. Także, szanowni państwo, ja już nie przedłużam, więcej nie gadam. Dziś też lecimy bez czołówki. Zapraszam do słuchania i oglądania.
Dziękujemy bardzo. Krzysztof Puma-Piasecki. Dziękuję Ci bardzo, Krzysiu. Tomek Drozdek, Piotr Schmidt, Sebastian Frankiewicz, Michał Iwanek, Mariusz Bogdanowicz. Dziękujemy. Quintet Silence featuring Krzysztof Puma-Piasecki.